Bonjour, z tej strony Julia Bubacz. Dzisiaj zabiorę Was do najciekawszych miejsc, moim zdaniem, znajdujących się w okolicach Kurnika. Na końcu czeka na Was mała niespodzianka. Gdy samochód zatrzymał się przy lesie, młynarek szedł przodem, szukając odpowiedniego miejsca. Później przepuszczał nas i strzelał w tył głowy. Wspominał ksiądz Hieronim Lewandowski. W lasach w okolicach Robakowa w okresie stalinowskim wykonywano potajemnie wyroki na więźniach politycznych, czyli na członkach oddziału podziemia niepodległościowego, osób ich wspierających oraz na osobach, które były uznawane za wrogie przez władze komunistyczne. Naocznym świadkiem tych wydarzeń był właśnie ksiądz, kapelan więzienny tak naprawdę, Hieronim Lewandowski. W tamtym czasie był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Poznaniu. Ksiądz Lewandowski pomagał w poszukiwaniach pochówku zamordowanych. W 2012 roku Instytut Pamięci Narodowej podjął się poszukiwań. Jednak ze względu na przemijający czas grobów nie udało się znaleźć. W 2014 roku odsunięto pomnik upamiętniający ofiary tej zbrodni. Przejdźmy do drugiego miejsca. Jest to zapomniana droga dojazdowa do Borówca. Borowiecki ring rekreacyjny, a przynajmniej jego część, to ta asfaltowa droga z zachowanymi pasami. Teraz, gdy dobudowano nową drogę, nowy węzeł, jeśli to można tak nazwać, droga objazdowa odeszła w zapomnienie. I jak widać teraz na Google Maps. A teraz zmienimy trochę otoczenie i przejdziemy do jednego budynku, dworca kolejowego. Zapewne większość z Was kojarzy dworzec kolejowy w Gądkach. Nie raz, nie dwa odjeżdżało się z peronu koło stacji kolejowej Gądki. Ale czy wiecie, jakie tajemnice kryje ta stacja kolejowa? Pierwszą ciekawostką jest to, że na elewacji budynku znajduje się strzałka. Jestem ciekawa, czy wiecie, co ona oznacza. Kiedyś taka strzałka z dodatkowym napisem oznaczała, że pod budynkiem znajduje się schron. Dlatego, jeśli ktoś miał namiary na osobę, która tam pracowała, mieszkała, albo miała jakiś dostęp do środka, z chęcią przyjmę. Kolejną ciekawostką jest to, co zostało dobudowane do budynku od strony peronu. Wygląda to jak takie stanowisko do obserwacji z okienkiem, które teraz niestety jest zamurowane. Wydaje się być wykonane z innego materiału niż sam budynek dworca. Zostało to dobudowane i najprawdopodobniej służyło właśnie do obserwowania. A teraz przejdźmy do niespodzianki.